witam tutaj Dominika i witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Jeżeli jesteście nowi, oczywiście zachęcam do zasubskrybowania. Wtedy będziecie na bieżąco z jakimiś dramami. Zapraszam na Instagrama oczywiście, link macie w opisie. I do kliknięcia łapki w górę, na pewno ma mi to dużo motywacji. A dzisiaj, słuchajcie, porozmawiamy sobie trochę o diss tracku Josha i Bryce'a, bo dostałam bardzo dużo próśb i tak miałam zamiar o tym nagrać, ale skoro tyle próśb dostałam, to stwierdziłam, że tym bardziej wypadałoby się pospieszyć z tym filmikiem, więc nagrywam go dzisiaj, czyli dzień przed wstawieniem go, także jest super. Myślę, że większość z was widziała tą piosenkę, może niekoniecznie wiecie, o co w niej chodzi i tak dalej, dlatego też przychodzę wam z pomocą, także mam nadzieję, że się coś dowiecie z tego filmiku. Ale tak, na początku powiem, że co, Josh, Bryce, Chase, oni wszyscy są znani z TikToka, tak samo Nessa, dziewczyna Josha. Josh ma 4 miliony obserwujących na Instagramie, prawie 15 milionów na TikToku, Bryce 3 miliony na Instagramie, 1,5 miliona na TikToku, właśnie ich dwójka nagrała ten diss track. Potem Chase Hudson ma 6 milionów 300 tysięcy obserwujących na Instagramie, 17 milionów na TikToku. No i Nessa Barrett 1 100 tysięcy na Instagramie, prawie 5 milionów na TikToku. I w sumie wokół tej czwórki będzie się dzisiejszy odcinek kręcił. Za pamięci bardzo dziękuję tej osobie za bycie aktywną na moim koncie na Instagramie. Wpadajcie koniecznie. Jeżeli wy też chcecie się pojawić na jakimś z moich filmików, to wystarczy, że będziecie aktywni i będziecie mieć szansę na pojawienie się właśnie jak ta osoba. Okej, także ten diss track nazywa się Still Softish. Głównie dlatego Josh postanowił go nagrać, ponieważ okazało się, że Chase coś tam zarywał, że tak powiem, do Nessy, czyli do jego dziewczyny. Podczas gdy Chase już był wtedy z Charlie D'Amelio, więc tym bardziej ta sytuacja wydawała się dość nie na miejscu. Najbardziej wryło mnie, że tak powiem, w fotel, kiedy zobaczyłam w tym diss tracku Cynthia, czyli ex Chase'a. Że aż do tego się posunęli, że po prostu nawet załatwili byłą dziewczynę Chase'a do tego diss tracku, żeby też tam wystąpiła i to w ich merchu. Także mocno polecieli. Cynthia tak naprawdę była właśnie taką wisienką na torcie tego diss tracku, ale prócz tego momentu, gdzie ona jest, to były jakieś 2 sekundy jest w tym teledysku, to generalnie tekst tej piosenki jest też serio mocny. Odnosili w ogóle się też w tym tekście właśnie do wyglądu Chase'a. Powiedzieli właśnie, że wygląda jak chopstick. Tutaj generalnie chodzi o to, że niezbyt ma mięśnie i tak dalej, o to im chodziło, ale za to też dostali trochę hejtu, bo nie powinni krytykować czyjegoś wyglądu, jak już to zachowanie, ale wyglądu nie powinni. Generalnie jakość tego teledysku jest bardzo dobra, byłam w szoku, że jest tak dobrze zmontowany, ale to nie wszystko, bo postanowili nawet stworzyć merch dotyczący tej piosenki, właśnie dresy z tym napisem, z tytułem piosenki i czarna bluza z koroną. No i z tego co zrozumiałam, no to mówili właśnie w tej piosence, że jest on z Charlie dla pieniędzy i dla fejmu, że chce się po prostu na niej wybić i mówiąc, że Charlie jest jego światem, on po prostu kłamie. No i nie mogło oczywiście zabraknąć też w tym teledysku słynnego nagrania, gdzie Chase ma złamany nos i mówi N-word. Nie oszczędzili go totalnie. No a tak to generalnie tam mówili, że Chase jest kłamcą i że trzeba go poznać, żeby się o tym przekonać. Teraz przejdźmy do najciekawszej sekcji YouTube'a, czyli do sekcji komentarzy. Także przeczytam wam tutaj 3 komentarze bodajże, co ludzie o tym myślą. Pierwszy komentarz, komentarz numer 1. Jest mi źle za Antoniego, bo on koleguje się ze wszystkimi i jego dziewczyna też przyjaźni się z Chase'em. To musi być niezręczne. Biedna Charlie, nie macie prawa mówić o niej w ten sposób. Ona nic złego nie zrobiła. Dlaczego w ogóle wspominacie o Charlie? To nie jej wina, że jej chłopak popełnił błąd. No w sumie troszkę się zgadzam, bo dziewczyna jest tutaj niewinna, no ale oni chcieli tak bardzo dokopać Chase'owi, że stwierdzili, że wspomną o nowej dziewczynie i umieszczą ex-dziewczynę w teledysku. Jeśli chodzi o Chase'a, to zatweetował on: przepowiednia na 2020 rok.
kilka luzerów wypuści diss track na mnie. To było bodajże przed jeszcze właśnie wpuszczeniem tego diss tracku, także taki on ma do tego stosunek, ale też potem patrzyłam po tym diss tracku, patrzyłam na jego jakieś TikToki, weszłam też na chwilę na live'a, na jakąś minutę jego live'a się złapałam na Instagramie. I patrząc na niego, zdawało się, że w ogóle go to nie rusza, że żyje sobie normalnym życiem i jakby tego diss tracku w ogóle nie było. Biorąc pod uwagę to, że Bryce i Josh należą do Sway LA, czyli do jednego z nowszych takich domów TikTokerów, no to należy też do niego Jaden, który też się wypowiadał na temat tego diss tracku i napisał. Odnosząc się do filmiku. Chase był naszym najlepszym przyjacielem, ale zrobił kilka rzeczy, których nie powinien. Więc Josh zdecydował, że to zrobi. Głównie to są żarty. Każdy z nas kiedyś coś w jakiejś sytuacji zawalił. Wybaczyłam Chase'owi. Życzę mu jak najlepiej. Nie ma w tym nic złego, jeśli ten diss track wam się nie podoba. Nie hejtujcie Chase'a. W sumie, według mnie, jest to dojrzałe podejście do tej sytuacji. Zdaje się być neutralny, Jaden. I brawo, jeżeli mu wybaczył, ale w sumie to najbardziej myślę, że Chase zranił w takim razie Josha, skoro chciał tutaj się umówić z jego dziewczyną. Bryce Hall też zatweetował, pisząc: mówiłem, że wstrząśnie mi internetem. No i potem ktoś odpowiedział: ludzie zastanawiają się, czemu Charlie jest taka popularna. Może dlatego, że nie obraża ludzi i nie krytykuje wyglądu innych publicznie. Ktoś odpowiedział tej osobie. Zgadzam się z dziewczyną powyżej. Ten diss track krytykował jego wygląd. To nie jest okej. No i tak jak już wam mówiłam, w sumie zgadzam się tutaj z tymi dziewczynami, co to zatweetowały, bo rzeczywiście nie powinno się mówić o wyglądzie. Krytykować wyglądu innych, bo to jest coś, na co zazwyczaj po prostu nie mamy wpływu. No ale chłopcy zdecydowali zrobić tak, a nie inaczej, no i... No i jeszcze ktoś napisał: wyobraźcie sobie krytykować czyjś wygląd i myśleć, że to jest cool. Griffin Johnson, kolejny członek Sway LA, również skomentował tą sytuację i najpierw napisał: nie do końca podoba mi się idea tego diss tracku, ale wow, chłopaki serio świetnie się spisali. Poświęćcie chwilę i podziwiajcie ich pracę. Tutaj ludzie właśnie źle odebrali tego tweeta i zaczęli mu mówić, że czemu on zachęca do oglądania tego diss tracku, bo przecież on jest z Dixie, czyli z siostrą Charlie, a Charlie jest dziewczyną Chase'a i... czemu? No więc tutaj Griffin przyszedł z wytłumaczeniem i napisał: chcę być neutralny, nie powiązujcie mnie z tym. A następnie: nie promowałam słów tej piosenki, promowałam jakość tego filmiku, montaż i generalnie tą produkcję. To jest lepsze niż jakościowo, niż jakikolwiek inny diss track na YouTubie. Z tym się zgodzę, bo super montaż i tak dalej. I beat, też bardzo fajny beat. Bryce, żeby rozwiać wątpliwości, nagrał również filmik, w którym właśnie tłumaczy tekst tej piosenki. Wytłumaczyli też właśnie tytuł tej piosenki, czyli Still Softish, co na polski oznacza wciąż miękkie. No i tutaj chodzi o to, że podobno on kiedyś wysłał podobno snapa z takim opisem, czy coś takiego, i stąd w ogóle to się wzięło. A to, że jest zbudowany właśnie jak chopstick, powiedział Bryce, ponieważ tutaj Josh mówi, że on sam jest tak zbudowany, więc on tego nie mógł powiedzieć, bo Josh też jest taki bardzo chudziutki, no i tam ma jakieś, prawda, mięśnie, ale no jest chudziutki. No ale podsumowali to, że to wszystko są żarty. Okej, okay? Nie wiem, czy dla żartów wypuszcza się takie diss tracki, które tak totalnie po prostu depczą, mam wrażenie, zgniatają, uderzają Chase'a z każdej możliwej strony. Rozumiem, że Josh się wkurzył, że Chase coś próbował z Nessą, będąc z Charlie, a Josh będąc z Nessą. Rozumiem, że się wkurzył, może tak, ale czy powinien aż się posuwać do takiego diss tracku? No, no nie wiem, tym bardziej właśnie, że obraża trochę wygląd Chase'a, no nie wiem, no... Jestem ciekawa właśnie, co na to Charlie. W ogóle też chodzą ploty, że zerwali. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale rzeczywiście długo nie nagrywali TikToków. Chociaż dalej mają jakieś wspólne zdjęcie na Instagramie. No ale nie wiem,
Może jak wiecie, to możecie mi dać znać. Właśnie coś tam też pisaliście, że zerwali, ale chyba nie ma na razie póki co żadnych dowodów. Jak się czegoś dowiem, to na pewno wam przekażę. Też wiele ludzi właśnie pisało w komentarzach, że ciekawe co na to rodzice Nessy, którzy obejrzeli, w sensie co na ten diss track. Myślę, że dziwnie musiało im się to oglądać. Ja uważam, że tak, po pierwsze beat jest świetny, w sensie bardzo mi się podoba, fajnie wpada w ucho ten beat. Fajnie chłopaki rapują, serio mi się podoba. No ten tekst jest kontrowersyjny i to mi się akurat niezbyt podoba, że tak bardzo pojechali po Chase'ie. Rozumiem złość Josha, że Nessa i tak dalej, ale mimo wszystko chyba troszkę za daleko się posunęli. No ale w sumie jesteśmy w wolnym kraju, w wolnym świecie, więc mogą robić co chcą. No ale tak, ma już bardzo dużo wyświetleń, bodajże ponad 2 miliony. Także no, ładnie idzie ten teledysk. No i to w sumie tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał. Jeśli tak, możecie kliknąć łapkę w górę. Zapraszam oczywiście na Instagrama. Link w opisie. I tak, życzę wam miłego dnia, siedźcie w domu, pamiętajcie, trzymajcie się, bądźcie zdrowi i do następnego filmiku, pa pa!